Cieszy ci się? Rozpoznaję tę pozę. Chyba jednak przeszedłeś jakieś szkolenie. Kto był twoim mistrzem, padawanie? Może któraś z mych ofiar? Który Jedi oddał życie, byś ty przetrwał? Jesteś lepszy niż przypuszczałam. Wkrótce będzie po wszystkim, Jedi. Dobra, wyłącz to ustrojstwo i siadaj. Dzięki za pomoc. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir Jonda. A to jest mój kapitan, Gris Drytus. Słuchaj. Tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babki. Więc? Kim jesteś? Kal. Kestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. Posługuje się mocą i poluje na Jedi. A teraz wie, kim jesteś. I nie spocznie, dopóki cię nie dopadnie. A ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Podsłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że Inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Tak? A ile teraz dają za głowę Jedi? Też mi wdzięczność. Słuchaj, rozumiem. Tak długo walczyłeś sam o przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. I dzięki temu wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej, niż tylko przetrwanie. Niby co? O odbudowę zakonu Jedi. Wy dwoje? Ktoś jeszcze? Co, my ci nie wystarczymy? Rada Jedi? Nie żyją.
czyli mam tylko was. Kapitanie, kurs na Bogano. Tak jest. A teraz spróbuj odpocząć. Nic ci nie grozi. Na razie. Poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Kal, uważaj! Mamrotałeś coś przez sen. Siwak. Nie teraz, mam robotę. Melodia. Napisałam ją lata temu. Dotykasz rzeczy i widzisz związane z nią zdarzenia. Czujesz ich historię. To echo mocy wyczuwalne w przedmiocie. Niewielu Jedi to potrafi. A ty skąd to wiesz? Byłam kiedyś Jedi. Ale to przeszłość. Czy ja cię znam? Nie. Znałam twojego mistrza, Jarro Tupola. Był prawdziwym strażnikiem Republiki. Był bohaterem. Słuchaj. Coś się ze mną stało w trakcie czystki. Przeżyłem, ale... moja więź z mocą jest uszkodzona. Gdy medytuję i przestaję uważać, tracę kontrolę. Jakbym wracał do tej chwili, gdy... Ale przetrwałeś, Kal. I nie jesteś sam. Już nie. Zbliżamy się do celu. Bogano. Pewien Jedi odkrył je przed czystką. Nie ma go na żadnej mapie. Imperium nie wie, że istnieje? Nie. Więc? Jaki jest plan? Co, ukryjemy się? Dość ukrywania się, Kal. Widzisz tamtą budowlę? Wierzę, że to sanktuarium kryje klucz do odbudowy zakonu Jedi. Ale tylko ktoś silny mocą może podołać tej próbie. Jestem ci potrzebny, bo nie jesteś już Jedi. Wiem, że mi nie ufasz. I sama nie wiem, czy ufać tobie. Jednak mamy wspólnego wroga. I wspólną sprawę. Szczegóły planu zdradzę, gdy dotrzesz do sanktuarium. Ale tymczasem powinieneś kogoś poznać. Niech moc będzie z tobą. Widocznie szukam Jedi. Ale skoro jeden tu jest, czego Sir chce ode mnie?
bezpieczne miejsce do medytacji. Muszę oczyścić umysł. Hej, BD1. Jestem Cal. Tak, w porządku, tylko szukam kogoś. Nie, nie ciebie. Szukam Jedi, zdaje się. Chwila, ty znasz Jedi? Powiesz mi? Stój, czekaj! Zhakowałeś to? Dzięki. To właśnie sanktuarium. Pewnie tam czeka na mnie ta osoba. Coś tutaj wyczuwam. Ale wielki robal. Polował na jaja bagniaków i dostał za swoje. Tędy nie przejdę. Pewnie dlatego mnie ostrzegał. Dobra, może kiedyś cię posłucham. Co ty na to? Muszę jakoś pokonać tę przepaść. Linka? Skąd wiedziałeś? Chwila, zgadłeś? Uważaj! To niebezpieczne! Zupełnie jak na złomowisku.
Czekaj, Widła! Idę! To pomieszczenie służyło za magazyn, na pożywienie i zapasy.